Nikola o niczym nie wie, ale ty dajesz jej spokój. Dobra, ale ty ją też odpuszczasz. Ja dlaczego? Bo jesteśmy kumplami i myślę, że nie powinniśmy walczyć o jedną laskę. Znasz jej? Kto to jest? Nie, to jest mój kolega z pracy, wiesz? Barman. Ale łączy was coś? Wiesz co, tak myślałam. Agata i Damian są ze sobą od roku. Ona pracuje w sklepie. On trenuje małą ligę piłkarską i jest wychowawcą na katolickich obozach dla młodzieży. Połączyła ich wspólna pasja do sportu. No a tak w ogóle to myślę, że jutro moglibyśmy sobie taki większy trip zrobić. 40 km. Dla mnie spoko. Podobają ci się te dziewczyny na teledyskach? Dziewczyny to mnie nie interesuje, bo mam ciebie. Ja ci się podobam bardziej. No Kocie, co to za pytanie jest? Jesteś najlepsza dla mnie. Może w takim razie, jeśli nie ma twoich rodziców, może zrobilibyśmy coś. Zostaw. Zostaw. Ale dlaczego? Mała, mówiłem ci. No ale już nie wytrzymam. Od ostatniej rozmowy, jeżeli chodzi o mnie, nic się nie zmieniło. Pamiętasz, jak rozmawialiśmy, czy... Tak, rozmawialiśmy już milion razy na ten temat. No i co z tego? Mała... Chcę ciebie, pragnę ciebie, rozumiesz to? Ja ciebie też, ale obiecałem sobie jedną rzecz. Seks? Okej. Ale po ślubie. Kocie, opowiadałem ci, jak to było ze mną i z moją przeszłością, z moją byłą, tak? Moja poprzednia dziewczyna zrobiła mi straszną krzywdę. Po 2 latach związku zdradziła mnie. Do dzisiaj nie mogę się z tego otrząsnąć. Uważasz, że tak samo będzie ze mną? Mała, nie uważam tak, ale wiesz co, chodzi o jedną rzecz. Seks? Okej. Ale po ślubie. Oj, ślub, poczekaj, ślub, tak? Poczekaj. No, ale kiedy my się w ogóle pobierzemy? Mała, daj mi powiedzieć. Z szacunku do twojej osoby i do twojej kobiecości chcę postawić na duszę. Ale ja cię bardzo kocham i naprawdę chcę ciebie. Starałam się zrozumieć postanowienie Damiana, jednak rządzę swojego ciała nie umiałam zagłuszyć i on też powinien to zrozumieć. Ja wychodzę na jakąś idiotkę, która nie potrafi się zająć facetem. Kocie, po ślubie? Okej. Zaufaj mi, chociaż raz mi zaufaj. No dlaczego ty nie chcesz? Nie chcę budować kolejnej relacji opartej na seksie. Chciałbym, żeby najpierw zaprzyjaźniły się nasze dusze, umysły, a dopiero później połączyły się nasze ciała. Agata zna się z Nikolą od wielu lat. Dziewczyna postanowiła się zwierzyć koleżance ze swoich problemów z Damianem. Mi się wydaje, mówię, że on dla niego kościół jest ważniejszy ode mnie. No, przestań, może przeżywasz za bardzo. Ja przeżywam, proszę cię. No, ogólnie szanuję jego wiarę i to, co robi, no ale trochę już tego za dużo. Jeszcze ta sprawa z seksem. On sobie wymyślił, że seks dopiero po ślubie. No. Próbowałaś jakieś sztuczek, wiesz, przebranki? Kochana, czego ja nie próbowałam? W ogóle wymyślałam, że zrobię mu striptease. No to on stwierdził, no i co? Że... No to dobry pomysł. No on w ogóle był jak kamień, wiesz. Nie zwracał na mnie uwagi. Jakby mnie nie było, nie? W ogóle ja nie wiem. No to może to było za mną, może jakiś inny, nie wiem, no tylko to... No tak, no próbowałam jeszcze, wiesz... Następnego dnia zrobić mu śniadanie i podać mu nago, no. No to świetnie, jak przecież każdy facet marzy o tym, żeby się obudzić i mieć każdy, w boku tylko nie kobietę. Damian. Wiesz co on w ogóle stwierdził? Że to jest niehigieniczne. No i poczułam się dziwnie. Nie, no, no proszę cię, no nie wiem, ja... A żeby tego było mało, to w ogóle stwierdziłam, że będziemy oglądać film pornograficzny. No co? No to wiesz, każdy facet co ogląda. No. Oni nie mówią, ale wiesz, oglądają, nie? No tak, może no, jest. Ale wiesz, dla niego to jest grzech i w ogóle nie do pomyślenia, żeby takie coś robić. Czasami fantazjuję, że idę do klubu, poznaję jakiegoś przystojnego faceta i kocham się z nim całą noc. No ale niestety to tylko fantazja. Nigdy bym tego nie zrobiła Damianowi. Przestajmy mówić o mnie, powiedz tam u ciebie, u Pawła. Wiesz co, no
super. Były kwiaty, spotkania, wyjście do kina, spacery, romantyczne wieczory. No dobrze, dobrze, tylko wiesz, z dnia na dzień on przestał odbierać się, przestał dzwonić, nie wiem, ja do niego dzwonię, nie przychodzi na spotkania. Jak mnie widzi, to nie wiem, albo jest po drugiej stronie ulicy, ale... udaje, że macha, albo że w ogóle mnie nie widzi i wiesz co, tak to wygląda. No ale to tak z dnia na dzień? Tak, właśnie z dnia na dzień, bo ja nawet nic nie zrobiłam. To trochę dziwne z jego strony, że tak się zachowuje. No ale... żebym ja wiedziała, dlaczego tak się zachowuje, to by było super. No to mamy szczęście z tymi facetami. Przestań. Kobiety zawsze mają gorzej. Wtedy zaświtała mi w głowie myśl, że może Paweł znalazł sobie inną. I dlatego w stosunku do mnie zachowywał się tak dziwnie. Nicola postanowiła za wszelką cenę zwrócić uwagę Pawła. Od kilku dni barman dziwnie się zachowuje i ignoruje dziewczynę. A co to tu jeszcze robi? Cześć. Pojebało cię, w pracy jesteś. Zżartuję. Czemu to jeszcze nie jest gotowe? Co to jest za coś? Ale zaraz otwieramy, więc zapierdalaj z tym. O co ci chodzi? Przecież posprzątam. O to, że zaraz zaczynam pracę i chcę mieć tu porządek i ma być czysto. Ja pracuję razem z tobą i chyba wiem, jak sprzątać, prawda? Popatrz na zegarek, ile masz czasu? Jaki masz problem? Czym się tak zachowujesz? Ja tu mam pracować w tym syfie? A poza tym się ubierz jakoś, bo jak nawet na ten klub, to chyba to jest trochę przesada. A możesz mi powiedzieć, o co ci chodzi? I właśnie wtedy, kiedy zaczęłam myśleć, że Paweł mógłby być moim facetem, zaczął się zachowywać jak ostatni dupek. Cześć, Nicola. Cześć. Halo. Co się stało? Nic. Tak, jesteś truta? Przestań, nic się nie stało. A nic się nie stało, przecież widzę. Nie, bo wiesz co, Paweł się zrobił takim dupkiem totalnym, ale spoko. Było jeszcze pół godziny przed otwarciem, a on zaczął się na mnie drzeć, zaczął krzyczeć, że kufle są niezrobione, że jestem źle ubrana, że powinno wszystko dawno być zrobione i ogólnie, wiesz, strasznie się krzyczał, strasznie. Ja nie wiem, o co mu chodzi, ewidentnie mam jakiś problem, a szkoda, że mi nie chce powiedzieć, o co chodzi. Ja muszę się przewietrzyć, okej? No dobra, pa. Halo, Paweł. Rozmawiałem z Nicolą. Skarżyła mi się, że jesteś dla niej bardzo niemiły. Co tam się stało? Przecież sam chciałeś, żebym ją odpuścił. A żebyś odpuścił, ale nie, żebyś był niemiły dla niej. Nie widziałem innego rozwiązania, niestety. O, troszeczkę milczę dla tego całego personelu kobiecego na skórę. Wyluzuj dupę, bo ci się wody rozepnie. Jesteście? Agata postanowiła dziś trochę zaszaleć i potańczyć w klubie, w którym pracuje Nicola. Jej chłopak Damian nie przepada za dyskoteką i nie chciał z nią przyjść. Ale sama gdzie Damian, jak zwykle, został w domu. Wiesz, on nie lubi takich miejsc, głośnej muzyki, wiesz, pijanych ludzi, nic kompletnie. Ale dobrze wiedziałeś, jak taki jest, prawda? Chcesz drinka? No jasne, że chcę. Ej, słuchaj, a kto to jest ten koleś? To jest Kuba, on przyszedł tutaj do nas na pokazy raz na jakiś czas. Chcesz, chciałabyś to poznać? Cała sala buja się, niech poleci złoty deszcz, zabawimy wszyscy się. Po kilku godzinach wspólnej zabawy w klubie Agata i Kuba świetnie się ze sobą czują. Długo, jakoś tak szybko zleciało, no. W ogóle muszę ci powiedzieć, że to co robiłeś z tym ogniem, to było niesamowite, ja bym tak nie mogła. Podobało ci się? No, bardzo mi się podobało. To bardzo miło, super, bardzo się cieszę. W ogóle jak to wszystko się robi? Wiesz co, no tak naprawdę prosta zasada. Napełniasz butelki naftą, prawda, te tyczki i potem plujesz. A czym plujesz? Mapą kosmetyczną. To jest taki preparat, babcie używają tego do wycierania we włosy, czaisz? Naprawdę, serio? No. Są kolorowe włosy. To musi być strasznie niebezpiecznie. Nie, właśnie nie. Bardziej bezpieczne niż od spirytusu. A zdarzyło się dziś kiedyś, że coś nie, całe się szczęście stało? Nie. Całe szczęście nic mi się nigdy nie stało. A jak tymi butelkami tak wywijasz, to nie ukryłeś czasem się kiedyś? Stłuczę. O, i co wtedy się wiesz stało? Co, no w Polsce jest właśnie ta tendencja, że jak butelka spada, to wszyscy jeszcze bardziej się cieszą, więc w sumie nie jest źle, naprawdę. Fajnie. Jej. Dobra, koniec o pracy. Chodź, potańczymy trochę. Nie wiem. No co, nie wiem. Chodź, dawaj na parkiet, chodź. No chodź, ale tylko chodź. Jeden taniec, chodź. Dobra. Muszę przyznać, że ten Kuba nawet zawrócił mi w głowie. A że Damiana nie było obok, to pomyślałam, że co mi tam, hulaj dusza, piekła nie ma. Za to jest ta dziewczyna, czy ktoś powoli mi, gdy ciało swe wygina, miód malina. I nie ma drugiej takiej, co ciało takie ma, nie może.
Tego wieczoru Agata bawi się coraz lepiej. Dzięki adoracji Kuby zapomniała o swoich problemach z Damianem. Ich relacja staje się coraz bliższa. Twoje zdrówko. Jak się czujesz ogólnie? W głowie mi się kręci. No, wcale się nie dziwię, powiem ci, trochę wypiłaś. Ale weź, zróbmy coś szalonego. Coś szalonego, no to propozycje, słucham. Nie wiem, chodź, wyjdziemy na tym drzewo. No, to próbuj. Zobacz, szczęścia. Domek. No domek, ale jakoś co w związku kto z nim? Tam mieszka? No pewnie jakiś wróbel. Tak? Tak mi się wydaje. A kto? Nie wiem. Albo dzięcio, nie mam pojęcia. Co to jest wróbel? Takie małe zwierzątko. Jakie zwierzątko? No takie żyje sobie w Polsce głównie. Tak? No i za granicą. Pewnie też. Ale fajnie. No pewnie. Dobra, widzę, że ten. Trzymaj, bo to z tobą to... Trzeba się napić. Dobra, no. Lej. Trzymaj to, trzymaj. Ej, a weź tak zrób jeszcze raz tak tą butelką, tak jak tak, to lubię. Albo... A mogę ja tak spróbować? Nie, bo zbijesz. Jak to? Dobra, weź. Możemy przybić na tą flaszeczkę. Hop. Dobra. Chowamy. Dobra, moja droga koleżanko, chyba czas stąd uciekać, bo wszyscy się na nas jak patrzą, co? No uciekać, idziemy do mnie i coś lepszego wypijemy, oprócz tej czystej wody. Chodź. Ale gdzie do ciebie? No gdzie do mnie? Mieszkam tu niedaleko. No chodź. Ale ja nie wiem, tak mogę do ciebie iść. A dlaczego? Co to przeszkadza? Spoko, ja ci pozwalam, jestem właścicielem. Chodź. Chodź. Daj spokój. O, jest taksówka. Chodź, chodź. Dzień dobry. Może pan dwie osoby? Dobra, to ja tylko koleżankę tutaj. Chodź. Dla mnie to normalna sytuacja. Zawsze po pokazie poznaję nowe dziewczyny w klubie. Następnego dnia nad ranem Agata budzi się w mieszkaniu Kuby. Dziewczyna jest zdezorientowana i próbuje sobie przypomnieć, co robiła zeszłej nocy. Kiedy się obudziłam, nie wiedziałam, gdzie jestem, ale poczułam, że zrobiłam coś strasznie głupiego. O, cześć królewno, wreszcie wstałaś. Zobacz, co ci zrobiłem. Dobrze, co tu się stało? Jak się czujesz? Źle się czuję. No wcale się nie dziwię, powiem ci, sporo wczoraj wypiłaś. Jak to sporo? Co wypiłam? Co wypiłaś? Chcesz wiedzieć na pewno? Tak, chcę wiedzieć. Mojito, kajpirinie, kajpiroszkę, wódkę sour, whisky sour. Na koniec zrobiłem fajne smakowe szociki, ale bardzo ci smakowały. Jak ja mogłam, Boże, zniszczyłam sobie życie. Ale co mogłaś? Słucham? Zniszczyłam sobie życie. Czym? Dobrą zabawą? Że ty nic nie rozumiesz, daj spokój, wcinaj. No to zadzwoń do niego i powiedz, co że nic się nie stało. Że jesteś ze swoim dobrym kumplem. Tak, kochanie, nocowałam u swojego kumpla. No ale i przecież... myślę, że on mówi, ja nie wiem, że w ogóle... Ale byłaś niesamowita, naprawdę. Co ty w ogóle mówisz? Jak ty możesz w ogóle? Zniszczyłeś mi życie. Czym? Siadaj, wcinaj. Nie. Dobrze się razem bawiliśmy, ale nic. No proszę cię, halo, zostań. No super nam się razem rozmawiało. Dziwne, jeszcze poprzedniej nocy chciałaś na całość, a rano zachowywała się jak szara, wystraszona myszka. Agata przez kilka dni unikała spotkania z Damianem. Nadal nie wie, czy przyznać się swojemu chłopakowi do przygody z poznanym w klubie facetem. Mała, co się z tobą dzieje ostatnio? Dzwoniłem kilkanaście razy, pisałem smsy, maila wysyłałem też z dwóch bramek i co się z tobą dzieje? No, ostatnio miałam dużo pracy w sklepie, wiesz, inwentaryzacja, musiałam pomóc rodzicom. Dobra, nie dałam rady. Okej, ale to problem tak telefon odebrać, smsa jednego wysłać? No ale wtedy jak byłam w klubie, no, to upadł mi od tej pory, nie wiem, coś się z nim stało, nie mogę w ogóle go podładować ani nic. Aha. W ogóle się nie włącza. Bo ja byłem wtedy w tym klubie. Jak... Co? Byłeś w klubie? No. No byłem i szukałem ciebie. Przecież ty nie lubisz takich miejsc. Słuchaj, byłem w tym klubie poszukać cię i cię nie było, bo chciałem tak, wiesz, potańczyć z tobą trochę, bo wiem, że to dla ciebie fajna zabawa jest. Myślałem, że trochę razem czasu spędzimy, a ciebie nie było. Coś się stało, że poszłaś, bo miałaś tam trochę dłużej być. Kiedy zobaczyłam, że Damian jest dla mnie taki dobry i czuły, nie potrafiłam sobie wybaczyć, że zrobiłam mu takie świństwo. Rozmawiałem z kapelanem wczoraj i wiesz, co mi się udało zorganizować? Co? Tę pielgrzymkę. Tak? No i z chłopakami jedziemy, wszyscy misjonarze jadą. Jeszcze dwóch ojców ma pojechać z nami. No co ty gadasz? No i taka propozycja z ich strony padła, czy nie chciałabyś z nami się wybrać wtedy? Oj, wiesz co, ja mam jeszcze dużo pracy w sklepie, raczej nie dam rady. Aha, no dobra, to może innym razem, a ten, a tak w ogóle to jeszcze coś muszę ci powiedzieć, tak? Bo po przyjeździe będę miał dla ciebie małą niespodziankę. Naprawdę? Ta niespodzianka dla Agaty to będą moje oświadczyny.
Jestem pewien, że to będzie najpiękniejszy dzień w naszym życiu. Powiem ci później, bo to jest taka mega niespodzianka i mam nadzieję, że będziesz zadowolona. Tak, co to będzie? To niespodzianka, pomyśl mi. Nie, nie powiem ci, powiem dopiero jak wrócę. Teraz, proszę. Powiedz mała, jesteś zajęta teraz, czy masz chwilkę? Nie, jeszcze mam chwilę. Słuchaj, jakbyś mi pomogła z tym płotkiem. Dobra. To weź tutaj, słuchaj, to, a ja zrobię jeszcze tutaj. Słuchaj, jakbyś tak z tego pyłu, nie? To się zbiera. Kilka dni później Agata zadzwoniła do Nicoli. Umówiła się z nią, żeby poradzić się w ważnej sprawie. Pomarańcze? Może to ta galaretka? Nie, to jest truskawkowa. Mm. Może masz szampon pomarańczowy jakiś? Albo perfumy? Szampon, proszę cię. Coś mi tutaj cały czas zalatuje pomarańcza. Nie, wiesz co? Nie czuję, że mi pomarańcza. Dziwne. Dobra, wiesz co, mów do rzeczy, bo ja się śpieszę, a już mam mało czasu. Dobra. Jestem w ciąży. Ja sobie robisz? Nie, poważnie ci mówię, jestem w ciąży. Pożarczujesz? Nie, serio. Pamiętasz tego barmana w waszym klubie? A to nie z Damiany? No właśnie w tym problem, że nie. Ale że z Pawłem? Nie, no z Pawłem nie. Pamiętasz tego Kubę? Wiesz, tak już po tylu latach mi to zrobiła, to... No pamiętam i co? No to właśnie z nim. Pamiętasz wtedy ostatnio na imprezie? Cały czas tańczyliśmy, piliśmy, on mi co chwilę robił jakieś głupie drinki, ja cały czas to piłam, no i upiłam się, no i wylądowaliśmy u niego, tam może znowu to... piliśmy, no i to nie stało się. No, miałeś głowę, to czy w ogóle myślałaś? To może, nie wiem, co możesz teraz zrobić? Ja wiem, że Agata oczekiwała, że będę wspierać i klepać po ramieniu, ale co, sama sobie była winna. Właśnie nie mam pojęcia, co no to może pójść zamianować to z jego. Jak ja mu powiem, że to jego, jak nigdy nawet nie spaliśmy ze sobą? To się z nim prześpi, uważam, że to jest jego. No super, wtedy się z nim nie przespałam, to teraz myślę, że się z nim prześpię. No ja nie wiem, co mam teraz. No wiesz co, no wyżyłaś sobie sama tego piwa, musisz się wypić. Trzeba było myśleć, gdzie ty miałeś głowę? Proszę cię. Dobra, wiesz co, teraz późno, ja będę szła. Pa. Bo jaki, wiesz co, no nie wiem, jak coś, albo się dzwonimy, ale coś wymyślisz. Dobra, cześć. Muszę przyznać, że spodziewałam się większego wsparcia ze strony Nicoli. No ale może ona ma rację, może powinnam przestać użalać się nad sobą i ponieść konsekwencje swojej głupoty. Tego samego dnia Agata odwiedza Damiana w domu jego rodziców. Jest zdecydowana, by powiedzieć mu o ciąży. Dziewczyna boi się reakcji swojego chłopaka. Jestem w ciąży. Nie śmiej się, naprawdę. To jest, bo moja matka jak była w ciąży, to cały czas czuła zapach pomarańczy. Ja mam tak samo, ja jestem pewna, że jestem w ciąży. Dziewczyno, kroiłem przed chwilą pomarańczy i się zapach po całym mieszkaniu roznosi. Nie, Damian, naprawdę, ja wiem, co mówię. Naprawdę jestem w ciąży. Zdradziłam cię z innym chłopakiem. Czekaj. Z jakim chłopakiem? Poznałam go w klubie, wtedy co nie chciałeś ze mną iść. Poczekaj, czyli chcesz mi powiedzieć, że co? Nachlałaś się tak i puściłaś się z pierwszym lepszym kretynem? Czekaj, tak. Na dyskotece, tak? Bo byłaś pijana, to chcesz tak powiedzieć? Tak, byłam pijana, ale to nie zmienia faktu, że cię kocham. Czy ty jesteś... Ty wiem, słyszysz, że to był głupi ty słyszysz, błąd. Co ty mówisz w ogóle? Jaki błąd? Ty to nazywasz błędem? Damian. Słuchaj, bo ty nie chciałeś się ze mną kochać, a ja już nie mogłam wytrzymać. Zrozum to. Nie przekrzykuj mnie i nie mów wtedy, kiedy ja mówię. Zrobiłaś dokładnie to samo, co zrobiła moja była. A ty o tym wiedziałaś, bo ja ci o tym mówiłem niejednokrotnie. I dobrze wiesz, że to... Ale ja nie chciałam cię zranić, rozumiesz to? Ja nie mogłam. Wyjdź z mojego mieszkania. Damian, ale ja cię kocham. Wyjdź. Nie mogłem w to uwierzyć. Kolejna dziewczyna wbiła sztylet w moje zakochane serce. Nie wiem, czy kiedykolwiek zaufam kobiecie. Takiej reakcji spodziewałam się po Damianie. Jednak gdyby nie był taki uparty z tym seksem, może nie doszłoby do tego wszystkiego. Tego samego dnia Nicola odwiedza salon fryzjerski. Małgosia, która ją strzyże, zna wszystkie najnowsze plotki z miasta. Słuchaj, może wiesz, co tam się u was w pracy dzieje? Nie, wiesz, to nie jest tak, że ja wszystko wiem, co tam...
A powinnaś, moja droga, ten wasz barman, Paweł, wiesz, co niezły flirciarz z niego. Generalnie wiesz, co imprezka, inna panieneczka, szmery, bajery, no i w końcu trafił na taką małolatkę Martunię. Bzyknął ją sobie tam, wiesz, i to jeszcze, żeby było śmiesznie w męskiej toalecie, normalnie mówić. No wiesz, że dziewczyna miała trzech braci, takich kafarów, no to spuścili mu porządne w pierdol i generalnie, wiesz, gdyby nie ten wasz ochroniarz z klubu, to myślę, że chłopaczyna wylądowałby w szpitalu normalnie. A kiedy to było? Wiesz co, nie pamiętam, ale myślę, że może z 3-4 tygodnie temu. A co, ty nic nie wiedziałaś? Wiesz co, no nie wiedziałam. Co za gnojek? 3-4 tygodnie temu to on spotykał się ze mną i zaleczył wtedy inną laskę? Ale z niego dupek. Następnego dnia Agata postanowiła porozmawiać z Kubą i powiedzieć mu, że jest z nim w ciąży. Nie ma do niego telefonu i nie pamięta jego adresu, więc czeka na niego przed klubem. Miło ci widzieć, co tam słychać? Właśnie słyszałam, że dzisiaj masz pokaz, dlatego tutaj No właśnie jestem. Przyjechałem, zapraszam, chodź. Znaczy, no, najpierw chcę z tobą porozmawiać. Słucham. Słuchaj, jesteś naprawdę jesteś wspaniałym człowiekiem. O, dziękuję. I ostatnio jak byliśmy razem, to było naprawdę super. Potrzebowałam tego. Tylko słuchaj, pojawił się pewien problem. Coś z chłopakiem? Dowiedział się, czy co? Jestem w ciąży. Wow, no to teraz mnie zaskoczyłaś, no to gratuluję. Jakoś to będzie, nie przejmuj się. No tak, Kuba, ale słuchaj, ty chyba nie rozumiesz. No nie bardzo, wiem o co chodzi. Jestem w ciąży z tobą. Ale jak to ze mną? No ale nie śmiej się, naprawdę. Ale to niemożliwe, Agatka. No jak to niemożliwe? A jak to możliwe? Wytłumacz mi to. O Jezu, no nie wiesz skąd się biorą dzieci? No właśnie wiem, dlatego wiem, że to niemożliwe, bo jak byłaś u mnie, to ze sobą nie spaliśmy. Słucham? No nie spaliśmy ze sobą. Jak to nie spaliśmy ze No sobą? Nie, bawiliśmy się tutaj fajnie. Poszliśmy do mnie, wypiliśmy kilka shotów, zrobiłem kilka drineczków, posiedzieliśmy, pogadaliśmy. Ciągle mówiłaś o swoim chłopaku, więc wiesz, ja nie lubię się wtrącać w czyjeś życie, więc nie chciałem za bardzo ci mieszać. No więc ale po prostu cię położyłem, bo byłaś bardzo pijana. Pamiętam tylko, kazałaś mi zdjąć bluzkę i to wszystko. No ale chyba leżeliśmy w jednym łóżku. No leżeliśmy w jednym łóżku, ale ja wstałem rano, poszedłem zrobić ci śniadanie, nawet cię nie gilgotałem, nie robiłem ci totalnie nic. Zrobiłem tylko jajecznicę, a ty wstałaś jakby rażona piorunem, ja nie wiedziałam, co się stało. Naprawdę? No naprawdę. Nie, ale ty mówisz poważnie? No poważnie, no nic się nie stało, no dlatego się zdziwiłem, że byłaś taka wystraszona rano. Czyli ja nie jestem w ciąży, ojej. Znaczy ze mną na pewno super. Nie. Czyli jednak nie byłam w ciąży i nie zrodziłam Damiana. Kamień spadł mi z serca. Nie wiem, czy nie jesteś, Boże, na pewno nie ze mną. Kamień spadł mi z serca. Dobra, zapraszam na pokaz, uciekam, pogadamy potem, dobra? Dobra, cześć. Pa. No hej, Nikola, słuchaj, nie jestem w ciąży. Nikola jest wściekła na Pawła za to, że przespał się z inną dziewczyną, umawiając się w tym czasie z nią na randki. Postanowiła powiedzieć mu, co o nim myśli. Gdzie mnie ciągniesz? No raz się dowiesz, gdzie cię ciągnę. No, masz mi coś do powiedzenia? Po to mnie tutaj wyciągnęłaś, żebym ci coś powiedział? No właśnie po to. O co ci chodzi? O to, że ja wiem wszystko. No to gratuluję, jesteś bardzo mądrą dziewczyną. W takim razie, to... Daruj sobie, dobrze? Ale o czym wiesz? O czym wiesz konkretnie? To już wiem, że cię tak kupili. Trzech dużych kolesi na parkingu. Czy to gówniarę? Na szczęście nie pobili mnie aż tak mocno, nic mi nie jest, nie musisz się o mnie martwić. Mhm. Pedofila się bawisz? Tak cię to jara? Co? Wiem, że mnie zdradziłeś. To nie była zdrada. Nie? A co to było? Słuchaj, zdrada byłaby wtedy, jakbyśmy byli w oficjalnym związku. A, w oficjalnym związku. Jakbyśmy ze sobą sypiali. A my tego nie robimy, więc to nie jest zdrada. Myślałam, że naprawdę ci zależy. Wiesz co, myślałam w ogóle, że jesteś inny. Że to, co o tobie mówi, to jest nieprawda. Okazuje się, że jesteś taki, jak dokładnie mówią. No ale co poradzę? Się na tobie zawiodą. Co poradzisz? Ładna była. Ładna była? Wiesz co, jesteś małym i tyle. Agata wiele razy dzwoniła do Damiana, jednak chłopak nie odbierał telefonu. Dziewczyna chce się spotkać z nim osobiście, więc przed niedzielną mszą czeka na niego pod kościołem.
robisz? Czekaj. Słuchaj, ja muszę z tobą porozmawiać. Zostaw mnie, błagam cię, nie w takim miejscu, nie rób mi coś z tym. Damian, wysłuchaj mnie, to jest poważne, naprawdę. No dobra, mów, słucham, tylko tak. Ja nie jestem w ciąży, z nikim nie spałam. Wyobraź sobie, że ci nie wierzę, zwyczajnie. Ale musisz mu uwierzyć. Ja spotkałam się z tym Kubą i on mi wszystko powiedział. Ja byłam pijana, tak. Wylądowałam u niego w domu, no ale nic między nami nie zaszło. Ja, owszem, chciałam, no ale byłam tak zdesperowana, no ale... Musisz mi uwierzyć. Nic nie było. Ja cały czas mówiłam o tobie, jak cię kocham, jak mi na tobie zależy. No i Kuba zachował się jak dżentelmen. No i położył mnie do łóżka, no i nic nie ale było. Powiedz mi, dlaczego mam ci uwierzyć w coś takiego po tym, co ostatnio się stało w mieszkaniu? Damian, ja cię kocham. Ja nie chcę być z nikim innym. Ja to zrozumiałam. Musisz wiesz, mi że po tamtej sytuacji z moją było, wszystko siedzi mi w głowie i to, co teraz dzieje się między nami, nie jest dla mnie proste. Bo... No ja rozumiem, no jak nie chcesz już ze mną być, to zrozumiem. Postanowiłem jej wybaczyć, bo widziałem w jej oczach, że mówi prawdę i szczerze żałuję tego, co zrobił. Nie, to nie o to chodzi, że nie chcę z tobą być, bo uwierz, że tęskniłem za tobą, tylko byłem wściekły i też mi się nie dziw, ale... Bałam się, że Damian pomyśli, że kłamie, ale jednak on mi uwierzył. A z tym seksem poczekam do ślubu, ponieważ bardzo go kocham i uszanuję jego postanowienie. No to chodź, zaraz trzeba się zacząć. Chcesz ze mną iść? No tak. Ale nigdy nie chciałaś tego robić. Wiem, ale przemyślałam wszystko i jeśli to jest dla ciebie ważne, to dla mnie też. I chodź. Chcesz to. Zniosłem tyle kłamstw. Jeszcze jedno, zatrzymując czas, mogę patrzeć w niebo, prawdę czy też fałsz, wybieram dla siebie.